tym roku zespół szkół numer 1 w Sanoku, czyli dawny ekonomik, obchodzi 85. rocznicę powstania. W związku ze świętem trwają intensywne przygotowania. Nie tylko te związane z uroczystościami, ale także te mające poprawić wygląd budynku i otoczenia szkoły. W ciągu tych 2 lat, jak trwają intensywne prace remontowe, wykonaliśmy w kolejności remont dachu, remont łazienek, odwodnienie budynku szkoły, wymianę wszystkich okien i w tej chwili jesteśmy w trakcie remontu elewacji. Prace jednak trwają nadal. Do tej pory na remont wydano ponad 1,5 miliona złotych. To, co udało się zrobić, było możliwe dzięki pomocy starostwa powiatowego. Zdaniem dyrektor ekonomika, takie prace były niezbędne. Ja sobie nie wyobrażam, żeby do budynku przed remontem można było zaprosić licznych gości, a spodziewamy się wielu absolwentów, spodziewamy się gości oficjalnych. No nie wyobrażam sobie, żeby wprowadzić gości do budynku, który no, sprawiał przykre wrażenie. Przy projektowaniu kolorów projektanci brali pod uwagę to, że ma być to miejsce nowoczesne, wesołe i pogodne. Równie przyjemne jak nowa kolorystyka mają być atrakcje, jakie przewidziane są na czerwcowy zjazd. Planujemy ogólne spotkanie absolwentów, wszystkich absolwentów z dużym balem, myślę, że z największym w historii miasta Sanoka balem, który odbędzie się na arenie. Planujemy udział około 1000 osób w tym balu i no, bal, mam nadzieję, piękny do białego rana. Bal rozpocznie się wystąpieniem, koncertem gwiazdy, którą będzie pan Wodecki i później już zabawa na raz takiej dużej grupy absolwentów. Bardzo serdecznie wszystkich absolwentów, ale również i sympatyków, ale również i gości serdecznie zapraszam na 85-lecie sanockiego ekonomika. Osoby zainteresowane udziałem w zjeździe mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 013 46 380 10. Więcej szczegółów również na stronie internetowej zjazdu www.ekonomiksanok.pl.